died on the beach. The Khan deserves to suffer. Sacrifice everything for my home. Witajcie moi kochani, z tej strony Nigrum i znów widzimy się, witamy w naszej serii Zagrajmy w Ghost of Tsushima. 33 odcinek. Moi mili, jesteśmy po epickich wydarzeniach fabularnych i dziś zajmiemy się po raz kolejny epickimi wydarzeniami fabularnymi. Ale zanim to zrobimy, to jest jeszcze parę fajnych, ciekawych rzeczy, które bym chciała zrobić. Po pierwsze, ulepszenia, tyle że chyba byśmy się przenieśli do Złotej Świątyni, ponieważ tutaj mamy ołtarz darów, a zauważyłam, że ołtarza darów nie mamy w żadnym innym miejscu oprócz Złotej Świątyni, więc zebrałabym te dary, a też za zbieranie darów jest trofeum. A ja staram się zrobić tutaj wszystko i zobaczymy, może nawet uda się doprowadzić do tego, że zdobędziemy za pierwszym przejściem platynę, kto to wie. Ale jeżeli by się udało, to oczywiście jak najbardziej będę się starać. Moi mili, oprócz tego pojawiła się jeszcze jedna nowa, fajna, ciekawa rzecz, która bardzo mega mnie zaintrygowała na koniec poprzedniego odcinka. Chorągwie Sashimono. Jest tutaj jakaś aktywność nieukończona, jeszcze nie podeszliśmy tam. Dostępne jest nowe siodło, wróć do mnicha, właśnie. I myślę, że najpierw przejdziemy sobie właśnie do tego miejsca. Tu jeszcze mamy pytajnik, możemy zahaczyć. Tutaj zaraz ta kuźnia Komatsu i tutaj mamy żelazny hak, czyli misję fabularną. Ale najpierw ja bym się zajęła tym mnichem, bo to siodło mnie po prostu intryguje. W sensie, wiecie, cóż tutaj się podziało, co to jest, gdzie mnie wiatr prowadzi, tam mnie wiatr prowadzi, gdzie ja biegnę, w którą ja stronę lecę. No właśnie. Oprócz tego mamy ulepszenia jeszcze tutaj, ale do Złotej Świątyni mówię, chciałabym się przenieść, ponieważ dary mamy do zebrania. No a tak jak mówię, jest za to trofeum, a poza tym te dary to są też... O, coś tu pod spodem jest. Te dary to są też zapasy, jakieś rzeczy, które zbieramy. Nic nie ma? Jak nie? Klejąca bomba. Oczywiście, że jest. No. Dobrze, ja wiem, Gino. O Jezusie, patrzcie na to. Jaki brudny. Dobra, gdzie jest ten... Wesoły mnich. Wesoły mnichu, gdzie jesteś? Tamże się. A tu co mamy? Co to jest? Kim tutaj? Kto tutaj jest? W tym miejscu. Tam jest traper, a tu? A tu przepraszam, kto jest? Aha, płatnerka, dobra, na razie nie. W ogóle zastanawiam się, co będziemy w stanie ulepszyć. A, tu jest wejście. Co będziemy w stanie ulepszyć? Zwróć chorągwie Sashimono. To jest jakaś aktywność. Myślę, że zrobimy ją sobie na start. Zobaczymy, jak długo ona będzie trwać. Lord Sakai! A nie, wiecie co? Może być to takie miejsce. Ja chyba wiem, co to jest. To może być takie miejsce. Osoba, u której oddajemy te wszystkie chorągwie zebrane podczas całej gry, podczas całej eksploracji. Oczywiście jeszcze nie zebraliśmy wszystkich, nadal je zbieramy, ale... Chorągwie Sashimono, dostępna nagroda, no właśnie, patrzcie na to, 12 na 80, jest jeszcze ich naprawdę sporo do zebrania, ale może co jakiś czas, nie wiem tylko czy ze wszystkimi znajdźkami, typami znajdziek, tak jest, że jakieś nagrody, co ileś tam znajdziek dostajemy, no ale w tym przypadku dostajemy siodło, wow, super rzecz, czyli oddajemy po prostu to, co zebraliśmy, mega, podoba mi się. My name is Genho. I'm working to raise the spirits of our people. We have a shared cause. I want to remind everyone of our protectors who fell at Komoda. Words are not enough. The samurai clan banners are powerful symbols of those who gave their lives for us, and why we must never yield to the Mongols. You brought clan banners? Tak, jak najbardziej. Jak to wygląda? I was just reading a scroll on the history of clan Adachi. It is said their first lords were known as the Great Builders. Do you know why? They constructed the Golden Temple of Ariake, and the lighthouses you see across the island. Lord Adachi even helped my uncle improve the fortifications of Clan Shimura's ancestral castle. They also had a talent for destroying structures, which helped end the Yarikawa Rebellion. I had no idea. Thank you for the lesson, my lord.
Please accept this humble token of appreciation. Be well. Podniebny pęd. Podobno jazda w tym siodle przypomina szybowanie po bezchmurnym niebie. Moi mini. Tak jest. Spójrzcie, jak to jest piękne. I teraz dopiero nam się to odblokowało, bo mamy aktualnie burzowy wiatr. To jest to siodło. Takie. Zobaczcie na to. Możemy zobaczyć, jak one wyglądają. A to jest to, podniebny pęd. To siodło jest takie, no, żółte. I ogólnie o głowie jest też jasno niebieskie. A przy burzowym wietrze mamy czarne siodło i takie bardziej szaro-niebieskie o głowie. I to jest potrzebne... Chorągwie potrzebne do zdobycia nowego siodła 3, czyli ile jeszcze chorągwi? Tutaj w ogóle elegancka furia, wszystko różowe. Pompasowy wicher, zielone, niezłomny duch. Czerwień i złoto, moi drodzy, pasuje idealnie. Mknący żuraw, pięknie to wygląda, białe. Letni zryw, złote. Dobra. Podniebny pęd, ekwipujemy. Ekwipunek dla naszego konia, no coś pięknego. Możemy jeszcze porozmawiać? I hope you find more clan banners. I'll be here when you do. Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej postaram się znaleźć jeszcze inne. Dobra, moi drodzy, szybka podróż do Złotej Świątyni. Podary, może coś ulepszymy. Ogólnie możemy wszędzie ulepszać, co tylko chcemy. W przypadku kuźni. Kuźni Komatsu mieliśmy płatnerkę i trapera. Tutaj też mamy płatnerkę, więc i tak możemy tutaj skorzystać, ale chodzi o to, że dary. Dary, będzie więcej zapasów. A może coś jeszcze ciekawego będzie? Maska złodzieja dla tych, którzy chcą pozostać niezauważeni. Sprawdźmy to. Wow, nieźle. Maska złodzieja. Nieźle, dobra. No i dostaliśmy oczywiście zapasy. A też w ogóle była jakaś... jakieś trofeum było. Też. Mówiąc o tym, żeby się ubrać jak złodziej. Nie za bardzo wiem, jak to ma wyglądać. Czy to będzie jakiś etap fabularny, czy po prostu samemu mamy zebrać ekwipunek, że tak powiem, złodzieja i się ubrać i wyglądać jak złodziej. No właśnie. A nie, przepraszam, nie u płatnerki mamy, tylko u zbrojmistrza mamy ulepszenie. Wybaczcie, traper i zbrojmistrz. Dobra, moi mili, to słuchajcie, to ja się przeniosę od razu już tutaj z powrotem. No te, po te dary też warto zaglądać, bo to nie tylko są rzeczy, jakieś zapasy, materiały, surowce, które zdobywamy normalnie. A to zbrojmistrz, nie płatnerka. Wybaczcie. Do you need a swordsmith, my lord? A, tamto możemy ulepszyć do cichej eliminacji akapany. Czemu nie? 600. No to tamto. Patrzcie na to. Nam maksymalnie już ulepszymy sztylet. Dokonujesz skrytobój z wrogów szybciej, dokonujesz skrytobój wrogów ciszej. Już na maksa to zrobimy. Pięknie. Polished like a mirror. No i pięknie. No i sztylet. Sztylet ulepszony do maksa. Dobra, ja bym jeszcze tutaj chciała zajrzeć do trapera, jakieś jedno pewnie ulepszenie też możemy zrobić. Trapper był gdzieś tu. To jest kupiec akurat. Tutaj. Ja właśnie jeszcze nie znam rozmieszczenia tych ludzi akurat w tej kuźni, bo dopiero co ją zdobyliśmy. Aha, dzwonek wieczny. Zwiększyć liczbę dzwonków wiecznych możemy. No to jak najbardziej, czemu by nie? Jeszcze z nich nie korzystaliśmy. Ale wykorzystamy na pewno. To będzie na pewno bardzo dobre do skradania się. Dobra, moi mili, słuchajcie, jeszcze po ten pytajnik skoczymy i zaraz się wrócimy i zrobimy misję fabularną. No i tak wygląda nasz nowy ekwipunek na naszym koniu. Jasne niebieskie o głowie, widać, że siodło jest inne. Bardzo podobny jest ten zestaw do poprzedniego, ale tamto siodło było czarne i mówię o głowie, było bardziej takie szaro-niebieskie, takie bardziej wyblakłe. To ma taki ładny, jasny, niebieski kolor. No i to siodło takie złote, fajne. Dobra. Ja bym chciała do tego pytajnika się udać, a później zrobimy tą misję fabularną. Dobra, jedziemy w tym stroju Ronina, wiecie?
Niech będzie. To nie jest daleko, a chcę po prostu zrobić ten pytajnik przy okazji. Sami rozumiecie. A może to będzie akurat latarnia? Kto to wie? No tak, zapomniałam, że może obok jest wyjście normalne. Ja wyjdę tędy. Kurde. Jeszcze oberwałam. Dobra. Ja wiem, ja pewnie mogłam gdzieś tutaj obok normalnie przejechać jak człowiek, ale ja musiałam zejść nie jak człowiek. Dobra, jedziemy. Także wiecie, na początek odcinka takie poboczności i zaraz się zajmiemy zadaniem fabularnym. O, akurat mamy ptaszka. Czyżby ptaszek mnie prowadził tam, gdzie ja chcę? Żeby wiatr mnie doprowadził. Ptaszku, dlaczego? To jest gdzieś... To jest na tej wysepce. Dobra, to schodzimy na piechotę. O nie, zaraz się tutaj zginę. Zginę umarnie. Tak, to jest tutaj. Czyżby to było haiku? Tak, moi mini, mamy haiku. A to znaczy, że je sobie ułożymy. Tak jest. Idealnie. Zobaczymy, jakie haiku będziemy teraz mieć. Rozmyślaj o waśni. A czy tego już nie mieliśmy? To już chyba było. Już rozmyślaliśmy o waśni. O śmierci, o waśni. Ale chyba były inne teksty. Tuż za całunem kwitnę. Kwitnie obficie, przepraszam. Nie kwitnę. Obcy horyzont. Może obcy horyzont. Tam w oddali były statki nawet. Pogoń po twardej ziemi. Spójrz przez mgłę, a zrozumiesz. Pogoń po twardej ziemi. Zmęczenie walką. Już u kresu sił. Nic więcej nie ma? Już u kresu sił. Unknown horizons. On sturdy ground we retreat. Shattered, but alive. Piękne, bardzo piękne. Naprawdę, jak się w to słucha człowiek po angielsku, to jest mega. Opaska właśnie, obcy horyzont, pogoń po twardej ziemi, już u kresu sił. Oczywiście nie zamienię tego kapelusza słomianego na nic. I tak wygląda wesoło. Pięknie. No bo wiecie, słomiany kapelusz gębu, moc cieni i mroku. Wiecie, do takiego stroju runina to wolę mieć na głowie moc cieni i mroku. A słoneczną opaskę właśnie założymy kiedy indziej. Dobra, spadamy stąd. W sumie. Przecież ja mogę użyć szybkiej podróży, moi mili. Możemy udać się szybką podróżą z powrotem do wioski, żeby już na nagraniu nie tracić czasu. Wiadomo, jakbym grała sama prywatnie, to bym po prostu tutaj wszędzie jeździła. Normalnie, bez używania szybkiej podróży. Po co to komu? Żelazny hak. Moi mili, misja fabularna. Zaczynamy. Mam już niemal wszystko, czego potrzebuję, aby uratować mojego wuja z zamku Kaneda. Sensei Shikaba, pani Masako i słomiane kapelusze Ryuse są gotowi do działania. Potrzebuję szybko narzędzia, dzięki któremu pokonam mur zamku. Taka pracuje nad nim w pocie czoła. Powinienem zobaczyć się z Juną w kuźni Komatsu. Linę z hakiem dostaniemy oraz zwiększenie legendy. Pytanie, czy to zadanie będzie się skupiało tylko i wyłącznie. Wiecie co, ja zdejmę tą maskę. Bo mi po prostu za bardzo nie pasuje do tego stroju. No i tak, pytanie, czy to zadanie skupi się tylko i wyłącznie na zdobyciu haka, na rozmowach, czy już w tym zadaniu fabularnym będziemy atakować zamek Kaneda. Zaraz się przekonamy. Czy ja to zaznaczyłam? Oczywiście, że nie. Gdzie to jest? Tutaj. Dobra, idziemy zobaczyć się z Juną. Mhm.
No i teraz tylko pytanie. Pytanie, 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 czy ja w ogóle dobrze idę? Tutaj jest Yuna, w ogóle nie wiem, gdzie ja weszłam. Okej, okay, rozmawiajmy. Spreading more of your stories? Just telling them what they want to hear. Some of them are calling you the ghost. After you put the idea in their heads. These people stay because they believe in you. They should believe in the samurai. To them, you're both. When Lord Shimura is free, they won't need to put their faith in folk tales. Maybe. Taka's sweating over the job you gave him. He doesn't want to let you down. Let's see how it's coming along. Dobra, zobaczmy, jak mu idzie. Yuna ostatnio opowiadała ludziom, że jesteśmy duchem zemsty, który powrócił z zagrobu, żeby wyrżnąć Mongołów. You were looking for warriors to help save your uncle. Any luck? Some. Sensei Ishikawa and Lady Masako Adachi are still alive. They're dealing with their own struggles, but when it's time, they've agreed to help. An archer and a noblewoman. You sure that's enough? That's why I hired the Straw Hat Ronin. Turns out their new leader is an old friend of mine. Well, sounds like you have all the help you need. Will you join us? I don't know. Jak to nie wiesz? Myślałam, że pomożesz nam. Can someone help with this? I'll get it. Go see Taka. We'll catch up later. My lord. Aha, no dobrze. No dobra, pogadajmy z Taką w takim razie. Zobaczymy. Thank you for your patience, my lord. Jak to będzie? Jak to będzie wyglądać? Czy atak będzie zaraz? An iron hook with a rope attached to the end. You can use it to climb walls. Swing over things. It'll hold my weight? I tested it myself. I call it a kaginawa. It's perfect. I'm in your debt. No. It's a gift. I have my sister. My home. My life. That's enough. Thank you, Taka. Jin! Where are you? Ryuzo. Ryuzo? Ryuzo przyjechał, ale czemu? Co Jin! Się stało? Jin Sakai! Anyone see the samurai? I know you're here! I've been looking all Co over się for stało? You. The Mongols have captured my best fighters. I was counting on their help to free Lord Shimura. Jin, if we don't do something, my men are dead, and your uncle stays locked in captivity. Where are they? Caged near Fort Yatade. All right, Ryuzo. Let's see what we can do. Coś czuję, że chyba jeszcze nie nie udamy się na zamek Kaneda. Po prostu chyba jeszcze z tym poczekamy. Kurde. No zaczynamy zadanko. Trzeba będzie odbić Roninów. You said they're in cages near Fort Yatate. Where exactly? The cages are actually inside the fort. At the top of a cliff. How are we going to free your people from there? I still have a few men who weren't captured. They're waiting for us at a crossroads nearby. We'll need the extra swords. Lead the way. Dobra, ruszamy. Nie ma czasu do stracenia. Ryuzo ma innego konia. Wcześniej miał siwego, teraz ma gniadosza. Ciekawe. How were your men captured? Remember that map you gave me? Oh, the one showing Mongol supply lines. Did you find food? Yes. Very well guarded food. Too many guards for your best men? The ugly bastards were all over us. I barely got away myself. And you're sure the men are alive? I heard them singing last night. I'm surprised the Mongols allowed that. So am I. Are you good singers? Might be more pleasant than mercenary work. I didn't choose this life. It was my only option after our duel. Oh, at Lord Nagao's tournament. We never talked about it. Before we sparred, I invited commanders from every clan to watch. You came at me like I was your mortal enemy. Almost broke my arm. I'm sorry. It was my first tournament. I got swept Nawet up in nie the widzieliśmy excitement. Tych wydarzeń. Of course you did. Every samurai on the island. Wanted to meet the Chito's nephew. I never thought of it like that. You were born, Lord Sakai. That tournament was my one chance to gain attention. To enter the service of a lord, become a samurai.
You should have come to me. I would have hired you. Because no one else would? No. I needed to prove myself. I wish you told me this earlier. Maybe I should have. Ojejku. Ryuzo chciał zostać samurajem. Coś mi się czuje, że coś tak... Coś mi się w sumie wydaje. Someone in Komatsu called you the ghost. Was Lord Sakai not good enough? What's wrong? Afraid I'll get more famous than you? Coś mi się czuje, że po prostu tak... Ryuzo jest po prostu zazdrosny o to, kim Jin się stał i ile osiągnął w swoim życiu. I że to może doprowadzić później do... No wiecie, do waśni, nie? Do tego, że Ryuzo stanie po prostu przeciwko nam. Albo będzie chciał odtworzyć jeszcze raz ten pojedynek i tym razem wygrać. Zobaczymy. Naprawdę nie chcę być w sytuacji, w której będzie, no, będzie mnie zmuszał, żebym go zabiła. Where's Hiro and Shinzo? They left. And they're not coming back. Cowards! Running off. After all I did to keep them alive. We still have enough to save your men. I've worked with less. I've lost men to Mongols, sickness, hunger, but never this. They're weak. It's not your fault. Ale mimo to go boli, nie? Anyone else want to leave? No bo to była zdrada, tak? Uciekli, stchórzyli. Się nie dziwię, że Ryuzo jest wściekły. It'll be dark soon. Ready to ride to Fort Yatate? We'll figure out how to free your men on the way. Jak to się ściemni? Przed chwilą było ciemno, teraz jest dzień. Ride! No chyba, że będziemy cały dzień tam jechać. Kurczę. Lisią norkę dziś odkryliśmy. That's where the bastards are holding my men. What's your rescue plan? My plan? You're the one who got us onto that Mongol ship. Hmm. There's only one road into the fort, and it'll be heavily guarded. I need to get inside without being seen. The Mongols won't be watching the cliffs at the back of the fort. I'll climb up, go over the wall. How? Are you half monkey? I have something to help me. I'll free your men. Once they're with me, I'll set off one of the alarms. That's your signal to ride in. And crush the Mongols between us. See, I knew you'd have a plan. Użyjemy haka. Moi mili, będziemy mogli przetestować hak. Więc dlatego właśnie w tym zadaniu. I'll find a way up the cliff on this side. Stay hidden until you see my signal. Good luck. Don't fall. No, spokojnie, postaram się nie spaść. Udaj się raz poczekliwo, chociaż czekajcie, 100 metrów, może my tam podjedziemy. Gdzie to jest? Gdzie my w ogóle wyparowaliśmy, nie? Tutaj. No i to są tereny, na których nas jeszcze nie było, więc fajnie, że sobie to tutaj odkrywamy. Może jeszcze i tak większą część mapki jeszcze odkryjemy tutaj. Wiecie, te obszary, zanim udamy się do zamku. Coś mi się wydaje, że do zamku jeszcze, wiecie, jeszcze poczekamy, zanim się udamy do zamku. No dobra, udaj się na zbocze klifu, to jest gdzieś tu, za nami. Tak. Tylko pytanie, z której ja mam strony, wiecie, podjechać i zaczepić się, wiecie, tym hakiem. Aha, tutaj mamy. No właśnie, no bo muszę mieć jakiś punkt zaczepienia. Wiecie, z ziemi, tutaj, no właśnie. Taka says his hook will support my weight. Ciekawa jestem, jak to wygląda. Zaraz przetestujemy sobie hak, moi drodzy. Użyjmy z hakiem. Jeżeli tego zadanka nie skończymy w tym odcinku, to będziemy je dokańczać następnym, także o to się nie martwcie. Skocz i wciśnij R2, aby zaczepić hak o oznaczone miejsce. Czy każde miejsce tak wygląda? Zobaczymy. Aha, skocz i po prostu wciśnij, czyli podczas skoku. Kurde, boję się. Oż ty w życiu! It worked. Oż ty w życiu! Jakie to było piękne! Jeszcze raz! Uhu. Genialne! I'm starting to like this hook. No, nawet nie wiesz, Jin, jak mi się to zaczęło podobać. Jeszcze raz! Kurde. Trochę jak Tarzan można się poczuć.
Moi drodzy, ależ mi się to podoba. Genialne. Mega, naprawdę megaśne. No niesamowite, tylko spójrzcie na to. Już myślałam, że spadnę. O właśnie. Chciałam skoczyć. Spójrzcie na to, już spadałam w dół, nie? Lecimy. Pięknie. Boże, jakie to jest genialne. O tak. Wspaniałe, naprawdę. Ja mogę tak skakać cały dzień, naprawdę. Genialne. Epickie. Dajcie znać. No jesteśmy dłużni tacy. Dajcie znać, moi mili, w komentarzach, jak wam to się podoba. Nie dość, że możemy się wspinać, przeskakiwać. Wiecie, większe odległości możemy pokonywać. Dobra, jak wygląda sytuacja tutaj? Tak wygląda sytuacja. Możemy zaczynać. Myślę, że pobawimy się po cichu oczywiście. Znaczy to też tak myślę, że lepsze to będzie wyjście. Dobra, pozbyła się tamtego przeciwnika. Oby on tylko się po prostu nie odwrócił. Miejmy nadzieję, że się nie odwróci. Legium Harsinta! Akurat się odwracał, ale... Cóż! I tak to wyszło. Kurde, jakim my teraz zabójcą jesteśmy. No i obrwałam. Co miłe nie było. Naprawdę, to nie było miłe. Było dość bolesne. Cichutko, nie ma mnie. Cicho. Dobra, tu można zejść. Dobra, pan jest tutaj. Lecimy. O tak. Czy tam jest niedźwiedź? Czy ja tam widzę niedźwiedzia? Możemy was sprowokować, ale czy ja chcę was prowokować? Ja chcę was po cichu ogarniać. Żuczki. Dobra. Trzeba to jakoś wykombinować. Aha, bo ty tutaj chodzisz, no. Chodź tutaj. Jesteś. Dobra, tam u góry jest jakiś przyjemniaczek. Okej. Dobra, problem tam jest taki. O, tu mamy was jeszcze więcej. Tutaj jeszcze większy problem. Dobra, lecimy. Dobrze, że oni nie słyszą tego haka, wiecie, jak tego używamy. Legium Harsinta. O nie! O kurde. Jejku, mało się nie dałam zauważyć tutaj. Dobra, tu jest trawa, w której mogę się schować na szczęście. Dobra, zrobimy to w ten sposób. Okej, chodź, misiaczku, otwieramy klatkę. Aha, jeszcze raz. Chodź, niedźwiadku, wypuścimy cię. Uwaga. Dobra, niech oni się zajmą sobą. Wow. A ja bym się chętnie jakoś stąd wycofała. Oni mnie chyba nie zobaczą, co? Jezu, jak on lata tutaj. Nie widzisz mnie. Nie widzisz mnie. Co mi się nie podoba. Jak tak może? Dobra. Ach,
just buried. Beep the hint, Ben. Dobra, jest, udało się. No, tam jeszcze was trochę jest. Okej, dobra. Niedźwiedzia akurat pokonał. Czekajcie, tutaj czy ta osoba żyje? Tak, to jest to są szumiane kapelusze. Dobra, 6 osób. Okej, dobra, schowajcie się, chyba że idziecie za mną. Ciekawe, czy oni będą mi pomagać. O, to jest bardzo ciekawe. Dobra, tu mamy was trochę więcej. Bym chętnie otworzyła te klatki. Tego tutaj bym pokonała. Gdyby on tutaj bliżej poszedł. Chodź tu bliżej. Kurczę, no. Kosz ty w życiu. Wow. Wow, rzucają bombami, nic w ogóle nie widać. Dobra, nie jestem w stanie ich odrzucić w ogóle. Kurde no. Nie wygląda to dobrze. No nie! Ja wiem, że słowiany kapelusz potrzebuje pomocy, ale jakby ciężko to jest tutaj. Yes! Dobra, mamy was. No, miałam plan zrobić to po cichu i plan nie wyszedł. Znaczy na początku było dobrze, było po cichu, a później skończyło się jak zwykle. Skończyło się za dymą. Moi mili, uwolnimy słomiane kapelusze i będziemy kontynuować ten wątek, tą misję w następnym odcinku. Okej. Dobra, ocalmy resztę. No chyba, że misja się zaraz zakończy zaraz po tym, ale ja bym jeszcze poeksplorowała to miejsce. Ja bym jeszcze poeksplorowała to miejsce. Chyba, że jeszcze mamy tutaj... A nie, jeszcze mamy przeciwników. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, to skoro mamy jeszcze więcej przeciwników, to będziemy dokończać to zadanko w następnym odcinku. I ja wam już teraz dziękuję za uwagę. Zapraszam was. O, rzuć wyzwanie pozostałym wrogom. No właśnie, zajmiemy się nimi w następnym odcinku. Naprawdę jest progres. Moi mili, już teraz zapraszam was serdecznie jutro na następny odcinek, na kontynuację tego zadanka. Zostawcie łapeczkę, jeżeli ten odcinek wam się podobał.
Jeżeli dobrze się bawiliście, podoba wam się hack, w ogóle dajcie znać, co sądzicie na temat tego hacka, bo dla mnie to jest magia, to jest naprawdę piękna rzecz, ja na pewno będę tego używać, genialnie się bawię, uczucie po prostu, kiedy się używa tego hacka, jest po prostu wspaniałe, jest genialne, jest nie do opisania, jest epickie, naprawdę. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym sądzicie. Zachęcam do subskrypcji cieplutko, żeby nie przegapić kontynuacji tego wątku. To wszystko, trzymajcie się ciepło, pa, pa!